Myślisz, że ta opowieść o Niemcach, którzy, którzy przeżyli w Polsce i byli ewakuowani w kompletnym chaosie, rzeczywiście to no, straszne, e, jest już zupełnie opowiedziana? Czy mamy jeszcze tutaj dużo do zrobienia? O Polacy nie, to... nie wiedzą tak naprawdę, co co Niemców tak z... Ta książka moja spotkało. to jest taki pikuś malutki do tego, co można by jeszcze zrobić. To jest zaczyn. Tak naprawdę ja zachęcam wszystkich po pierwsze do na nagrywania swoich babci i dziadków i rodziców i sąsiadów i znajomych. I to jest otwarty temat i śpieszmy się. Ale trudno jest nie tą z tą polityczną gadać. poprawnością, bo mi się wydaje, że niektórzy Niemcy nie chcą mówić, ponieważ no, nie chcą... Yy udawać, czy tam grać ofiar, tak że Niemcom nie wypada być ofiarą. W związku z tym nie chcemy, no chcemy uważać ich za tych niedobraków, tak których słusznie no my wypędziliśmy. My chcemy ich uważać za niedobrych, oni się uważają za wypędzonych, co ja też się nie zgadzam ze słowem wypędzenie. Ewakuacja, y nie wiem. No. No, ewakuacja, mm -hmm. y tak, no, y inaczej tego się nie da powiedzieć. To jest tak wszystko skomplikowane. Nie ma jednej odpowiedzi na ten temat, jak było. Finałowa historia o Lucy, tej Polce, która wyszła za Niemca, w Polsce no. Mieszkańce Gdyni, tak? Tak, pani Bagińska, e... tak. No, historia jej i jej, jej, jej syna, to właściwie jest materiał na serial wstrząsający. Niesamowity. Na... Ta historia powstała akurat parę lat temu. To jest jedyny reporter, który został włączony, no bo uznaliśmy, że jest... Pasuje. Absolutnie pasuje. Yy, więc... Jak ja te przeczy... znaczy, porozmawiałam z panią Bagińską, napisałam już reportaż, a potem przeczytałam sobie Gintera Grasa idąc rakiem. I mówię, moment, czy ona przypadkiem nie wymyśliła sobie i nie zwaliła z grasa, ponieważ bardzo podobna historia. Ale nie pani Bagińska na pewno nie czytała y, tej książki, i, i to jest jej prawdziwa historia. Zresztą sprawdziłam to, Był, rozmawiałam z tym rzekomym synem pani Bagińskiej, ale faktem jest, że no, nie bywała historia. Mm -hmm. Synek ocalony, tak? A czy to synek? No właśnie. Tego no, nigdy chłopiec, nie wiadomo. jakiś chłopiec ocalony tak. z Gustlofa. Czy on w ogóle był ocalony? Uh -huh. Moja teoria jest taka, ale to jest tylko moja teoria, bo on się nigdy nie zgodził na badania DNA, więc to by, to by wykluczyło lub potwierdziło to, czy jest synem no, pani Bagińskiej. On chciał tylko pieniądze mieć. Tak? Ja myślę, że to był bardzo nieszczęśliwy człowiek, który myślał, że on naprawdę jest ofiarą Gustlowa i on myślał, że on, jego matka naprawdę go zrzuciła z okrętu, co jest w ogóle Właśnie może powiemy strasznym. o tej tragedii z okrętu, bo część no, widzów nie Dobrze, przeczytało jest jeszcze książki. Rok książę. 45. styczeń Niemcy uciekają, ewakuują się z wolnego miasta Gdańska, znaczy właściwie wtedy już z Danzigu i z Prus Wschodnich jest okręt Gustlow przeładowany absolutnie, jest tam około 10 tysięcy ludzi i na ten okręt także mustruje się Kaszubka, bagińska, ona miała inne nazwisko przed Wojny, już nie pamiętam teraz, która wyszła w czasie wojny za Niemca z miłości, ma małego synka. Niemiec jest na wojnie, nie ma z nim kontaktu. Sąsiadka mówi: słuchaj, uciekamy, bo wiadomo, co Rosjanie robią z kobietami takimi. Okręt zostaje y, trafiony przez kapitana Marinesco z okrętu podwodne, podwodnego. To nie 9 tysięcy ludzi. Dla porównania, Titanic miał 1400 ofiar, tylko ma lepszy PR niż Gustlow. <love> mm -hmm. y, ocalało naprawdę niewiele, kilkaset osób i między innymi pani Bagińska. Ale jej syn zatonął, on miał rok i 4 miesiące. Ona ocalała, wróciła do Gdyni, wyszła za mąż, za Polaka, ma rodzinę, toczy życie normalne, zwykłe w Gdyni i w, w latach, pod koniec lat 90. albo nawet 2000., nagle zwraca się do niej niemiecki Czerwony Krzyż z pytaniem: Czy ona jest matką chłopca, który wpadł do morza razem z nią na Gustlowie? No i teraz starsza pani przeżywa to strasznie jest syn czy nie jest. Mówi: To niemożliwe, żeby to dziecko ocalało bo ocalało tylko jedno dziecko na Gustlowie ale dlatego, że zostało zdjęte z pokładu, od razu na łódź nie było nigdy w wodzie. Ona mówi, uszyłam synkowi Temperatura płaszczyk. Temperatura wtedy była. Ludzie u, zamarzali w To To była taka, taka breja, bo było minus 30 na mm. dworze. Dziecko miało na sobie płaszczek uszyty z koca, więc pewnie nasiąkło od razu. Ale może. Dzwoni do niego, on nie chce z nią rozmawiać, ma do niej żal. Bardzo skomplikowana i, i historia taka bez odpowiedzi ostatecznej. A, a kto utrzymuje reportera podczas jego pracy przez 10 lat nad książką? Ja nie wiem, bo ja 10 lat nie pracowałam. No, ale powiedziałeś, że temat by był wart na przykład 10 dziesięciu... Kto utrzymuje finansowo czy tak, na duchu? Jak to wygląda nie, nie, na duchu to się domyślam, że cała temat. grupa, ale e, od no, dzisiaj redakcje są bardzo e, oszczędzające, powiedzmy sobie, w bardzo taki sposób. Skąd? Bardzo skąpy. Ró, również wydawnictwa. A najlepiej więc... wyjść bogato za mąż, albo się ożenić bogato. Ja tak nie mam. Ja mam cudownego męża, ale on nie jest bogaty. Nie wiem, co bym zrobiła. Bogate jakby... dziecko trzeba mieć. Bogate dziecko, żeby odziedziczyło, ale też nie. Tylko ciągle te pieniądze chce to dziecko. Nie żartuj, kochane dziecko jest. Wiesz co, nie wiem, jakbym miała pisać 10 lat, to musiałabym, gdybym miała pracować 10 lat, to pewnie bym to sobie robiła na boku. Ale ja przecież jestem, na co dzień pracuję w gazecie wyborczej, więc pisałabym normalnie reportaże w gazecie wyborczej. Mm -hmm. Ale z... ja od razu ostrzegam wszystkich, którzy chcą pisać książki i z tego żyć, że to. Albo muszą być Joanną Bator. Sabo, nie iść tą drogą. Tak? Albo, albo po prostu no, pisać bestsellery, a non fiction, którym ja się fascynuję, to trochę chyba jeszcze nie da się z tego żyć mm -hmm. na co.